Papież Franciszek zajął oficjalne stanowisko w sprawie, która w ostatnim czasie szczególnie elektryzowała wiernych. Biskup Rzymu odpowiedział na słowa swego poprzednika, według którego celibat księży jest niezbędny. W imieniu papieża wypowiedział się rzecznik Watykanu, Matteo Bruni. Papież Franciszek zmieni prawo w US. Celibatu wśród księży? Podobne informacje zaczęły krążyć po sieci przy okazji synodu NT. Amazonii, podczas którego dyskutowano nad możliwością wyświęcenia żonatych mężczyzn na księży tam, gdzie brakuje kapłanów. W sprawie szybko interweniował papież emeryt Benedykt XVI, pisząc w swej książce, że celibat ma wielkie znaczenie. Jest niezbędne, aby nasza droga ku Bogu mogła pozostać fundamentem naszego życia. Z codziennego odprawiania Eucharystii, które zakłada stałą służbę Bogu, zrodziła się spontanicznie niemożliwość związku małżeńskiego. Nie jest możliwa jednoczesna realizacja dwóch powołań, przekazał Benedykt XVI. Papież Franciszek podjął decyzję w sprawie celibatu. Ostatecznie głos w sprawie zajął więc także rzecznik Watykanu, Matteo Bruni. Jak oficjalnie przekazał, stanowisko Ojca Świętego w sprawie celibatu jest znane. Przywołał przy tym sytuację, w której na początku zeszłego roku Franciszek cytował papieża Pawła VI, mówiąc: „Wolę oddać życie, niż zmienić prawo w sprawie celibatu”. Biskup Rzymu nie chce rezygnować z daru dla Kościoła. Osobiście uważam, że celibat jest darem dla Kościoła. Nie zgadzam się na to, by pozwolić na celibat opcjonalny, nie. Pozostałaby jedynie możliwość w najbardziej oddalonych wspólnotach, myślę o wyspach na Pacyfiku, gdy jest potrzeba duszpasterska, duszpasterz musi myśleć o wiernych. Stwierdził także wówczas papież. Dzisiaj grzeje, 21-letnia modelka nie żyje. Robiła sobie selfie na klifie, który uwielbiają turyści, gdy nagle doszło do najgorszego 2. Nie mieli żadnych szans, wszyscy zginęli na miejscu. Bolesne wiadomości płyną z centralnej Polski, jak więc widać, medialne pogłoski silnie minęły się z prawdą. Papież Franciszek nie ma w planach znoszenia celibatu wśród księży i zmian prawa. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVP Info. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.